bardzo fajna linia Forda Transita Customa. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje. Nowy grill. Do tego fajny, szary kolor, nie metalik, tylko monokolor. To połączenie w połączeniu z czarnymi elementami, z podnoszonym dachem i wieloma jeszcze innymi rzeczami daje nam nowy pojazd, nowość targową firmy Dreamer, czyli City Camp. Pokażemy jeszcze inny bliźniaczy pojazd, ale zaczniemy od tego. Zobaczcie, on występuje w kilku takich możliwościach konfiguracyjnych. Albo możemy mieć ławkę dwuosobową, czyli pojazd dla czterech osób, dwie osoby do jazdy, cztery osoby do jazdy oczywiście, cztery osoby do spania, bo tą ławkę się składa i rozkłada się te materace, z tyłu powstaje łóżko. Istnieje również możliwość, aby zamiast tej ławki wstawić dwa lub cztery siedzenia i wtedy mamy do jazdy miejsce dla sześciu osób. Oczywiście z tyłu łóżko troszeczkę będzie inaczej wyglądało. Materace rozkłada się właśnie po złożeniu tych foteli, ale to jest świetna propozycja dla osób, które chciałyby mieć pojazd zarówno na co dzień, jak i na wakacje. Na pokładzie kuchenka z jednym palnikiem, ale myślę, że w zupełności to wystarczy. Do tego szuflady. Jest również taki koncept, aby wyciągać stąd taką turystyczną kuchenkę. Tutaj szafka, tutaj kolejna dość duża szuflada. Oczywiście możliwość regulacji przesunięcia tej kanapy w zależności od tego, w jakiej pozycji chcemy ją ustawić. U góry bardzo duży dach z łamanym łóżkiem, aby tego miejsca tutaj było więcej, aby to wszystko fajnie funkcjonowało. U góry spanie dla dwóch osób i to tak naprawdę duże spanie. Przejdziemy, zobaczymy, jak ten pojazd prezentuje się z tyłu. W kamperze Dreamer City Camp mamy również miejsce tutaj z tyłu. Dość dużo miejsca na pochowanie swoich rzeczy. Zobaczcie tutaj i jest dostęp do dodatkowej kuchenki gazowej. W tym miejscu można też ją schować. No i miejsce na nasze bagaże z tyłu. A po zdemontowaniu tego łóżka ten garaż naprawdę jest bardzo, bardzo duży. Przejdziemy teraz do kolejnego modelu, również na Fordzie Transicie Customie, ale tym razem troszeczkę większego, ponieważ ten pojazd ma 5,505 długości. Przejdziemy do takiego trochę dłuższego, czyli pojazdu o długości 5,45 cm. Model Camp Land od Dreamera. Tak jak już powiedziałem, 545 cm długości, 203 cm szerokości, 204 wysokości. No i pojazd taki bardziej ekskluzywny. Już na samym początku widzimy, że Dreamer tutaj postawił na jakość, postawił na materiały. Zobaczcie, możliwość siedzenia przy stole, już takim prawdziwym stole, jak w prawdziwym kamperze. W zależności od potrzeb możemy to rozkładać. Zainstalowano tutaj pewnie jakiś materiał skóropodobny. Zobaczcie, jak to się prezentuje, to wnętrze już na sam pierwszy rzut oka robi wrażenie. A i przede wszystkim jest bardzo, bardzo przestronne. Na pokładzie Camp Landu znajduje się również kuchnia i to nawet bardzo, bardzo duża kuchnia. Dwa palniki, umywalka. Tutaj mamy lodówkę Vitrifrigo. Zobaczcie. Oczywiście oświetlenie, które tutaj pięknie nam komponuje całe wnętrze. Fajne wykończenie ścian. Zobaczcie, to naprawdę tutaj już jest dbałość o szczegóły. Dreamer to nie jest marka z takiej najwyższej półki, ale rzeczywiście tutaj stanęli na wysokości zadania. Zobaczcie, szafki. No i jest jeszcze toaleta. Ha, właśnie.
I to się tym się różni od poprzedniego modelu, że mamy tutaj również toaletę. Z toalety oczywiście, zobaczcie, tutaj podnosimy i korzystamy. Czyli w tak małym pojeździe jak Ford Transit Custom zmieściło się i wyjątkowe wnętrze, i zmieściła się kuchnia, i zmieściła się również łazieneczka. Ale i mamy tutaj prysznic, możliwość wzięcia prysznica. Zobaczcie, Bartek, tutaj podnieś. O, zobaczmy. O, zobaczcie, jest brodzik. Można tutaj oczywiście z wykorzystaniem zasłonek odpowiednich, wziąć prysznic wewnątrz kampera. Łóżko to w tym pojeździe rozkłada się elektrycznie, tutaj się normalnie rozsuwa i mamy spanie dla dwóch osób, plus oczywiście u góry spanie dla kolejnych dwóch osób. Pokazywałem już Wam, że jest tutaj toaleta, ale co zrobić, żeby z tej toalety skorzystać? Tak, robimy tak i korzystamy z toalety. Przy okazji pokażę Wam, że jest to toaleta kasetowa. Normalnie tutaj mamy fajny dostęp do kasety. Tutaj możemy papier schować. Także o wszystkim producent pomyślał. Do tego jeszcze mnóstwo schowków. Tych schowków tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj mamy schowki. Mamy te schowki również tutaj. Tutaj mamy miejsce na zasłonę, jeżeli będziemy chcieli brać prysznic. No i tutaj jakaś kolejna szuflada, która na pewno nam się przyda. A dodatkowo, jeżeli jesteśmy aktywni, jeżeli chcemy zabrać z sobą rower, to w tej przestrzeni tutaj spokojnie ten rower się zmieści. Mam nadzieję, że spodobały Wam się te dwie propozycje od Dreamera, że przypadły Wam do gustu, a jeżeli takie pojazdy chcielibyście mieć, to zapraszamy do polskich dealerów. Dziękuję bardzo.